Kult cielesnego Jezusa, a ponowne Jego przyjście. Nie jestem tutaj po to, żeby wam odbierać cokolwiek, jak do tej pory rozumieliście. Nie chcę wam nic zabierać ani joty, ani kreski, jak do tej pory pewne rzeczy rozumieliście, tak? Ale chciałbym to wypełnić duchem miłości, mocy, ale przede wszystkim trzeźwego myślenia. Bo ten kult zabiera tak naprawdę naszą tożsamość, ograbia nas z naszej tożsamości, o czym Zbyszek już tu troszeczkę wspomniał. I wiecie, bałwochwalstwo to jest czynienie ideału z osoby, która przyszła wyrazić ten ideał. I powinno się czcić ideał wyrażany przez osobę, a nie osobę wyrażającą ideał. Rozumiecie? Nie możemy czcić osoby, która mówi prawdę, tylko mamy czcić prawdę, którą wyraża ta osoba. Tak? Czyli to, co jest wnętrzu tej osoby, wypływa i to mamy czcić, a nie osobę, czyli naczynie, czyli narzędzie Boże. Czyli mamy czcić ducha, po prostu ducha w osobach. To jest właśnie czczenie Boga w duchu i w prawdzie. Nie mamy czcić cielesnego Jezusa, mamy czcić Chrystusa w Nim i w nas. I wiecie, pięć głupich panien to osoby czczące cielesną lampę, a nie jej zawartość. A pięć rozumnych, czyli trzeźwomyślących, to są te, które czczą oliwę. Jak je czczą? Rozumiem, że są jedno z tą oliwą. Pięć panien ogłupionych przez własne ego czci samą lampę. Czyli naczynie, puste naczynie. Pięć rozumnych panien to są te, które czczą Ojca w duchu i w prawdzie. Jak to się stało, że to przyszedł Jezus? Słowo stało się ciałem, jak wiemy wszyscy, prawda? Ale to nie był cel. Jak jest napisane w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, na początku było Słowo. Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. To jest Bóg. To jest Bóg. I to Słowo stało się czym? Stało się ciałem. Czy to jest cel Boga? Nie. Pożyteczne było dla nas Jego odejście, aby co? Aby stał się duchem. To jest cel Boga. Słowo stało się duchem i zamieszkało w was. To jest cel Boga. Nie ciałem, ale stał się duchem. Zobaczcie, słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę jaką? Jednorodzony. Skupcie się dzisiaj na słowie jedno, bo to jest bardzo ważne słowo. I oznacza, że wy jesteście z Nim jedno. Jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski chwały. To słowo jednorodzony to jest monogenes z greki i ono oznacza jednorodzony i jedynak. To jest synonim tego słowa. Ono jest użyte chyba 8 razy w Nowym Testamencie i oznacza jedynaka albo jednorodzonego. To jest jednym i tym samym. I tak, słowo stało się ciałem, ale to ciało zostało zabite i słowo stało się duchem, by nam przekazać całą chwałę. Całą chwałę. Oglądaliśmy Jego chwałę.
całe jaką jednorodzony Bóg otrzymał od Ojca całą chwałę i komu przekazał? Nam. Tutaj. To jest cel Boga. Stanie się duchem. Jednorodzonym duchem będącym na łonie Ojca. I on otrzymał to wszystko pełen łaski i prawdy. Czyli Słowo zostało powołane do życia duchem. Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele został zabity, tutaj został zabity. Pożyteczne było dla nas jego zabicie, ale powołany do życia duchem. To jest Chrystus. Gdzie ten Chrystus mieszka? Przyjdźcie do mnie wszyscy spragnieni, a popłyną skąd? Z nas, rzeki wody żywej. Cała pełnia mieszka w was i to jest cel Boga, który załatwił 2000 lat temu. Jeśli kiedyś znaliśmy Jezusa według ciała, tak, czyli tu, tutaj, czyli tutaj, tutaj, w ostatniej części tej księgi, czyli znaliśmy takiego cielesnego Jezusa, tak, to już tu mamy nie znać. Teraz go mamy znać według ducha. Zgadza się? Znamy go według ducha, czyli według oliwy w lampie, czyli według namaszczeniem jest oliwą. Chrystus to jest namaszczenie. Zobaczcie. Namaszczenie, czyli Chrystus, które otrzymaliście od Niego, trwa w was, w waszych wnętrzach. Nie potrzebujecie pouczania od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. To też trwajcie w nim, tak jak was nauczył. Pięć głupich panien to osoby czczące cielesną lampę bez tego namaszczenia. Nie rozumieją, że są jedno z tą oliwą, z tym namaszczeniem. Pięć trzeźwo myślących z kolei panien to te, które czczą namaszczenie, czyli rozumieją, że są jedno z tym namaszczeniem. To jest dopiero oddawanie czci Ojcu w duchu i w prawdzie. I zobaczcie, jakimi słowami Jezus czcił to namaszczenie. Zobaczcie, on mówił: ja i Ojciec jedno jesteśmy. On tak mówił i my również tak mówimy, ponieważ co? Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym. Skupcie się teraz bardzo proszę. Jeżeli wasz duch połączył się z Chrystusem, to kim jest wasz duch? Wasz duch jest Chrystusem. Wasz duch jest namaszczeniem. Wasz duch jest oliwą. Wasz duch jest Bogiem. Jesteście z Nim jednym. Czy jest jakaś różnica między tymi dwoma wersetami? Nie. Oba mówią o tym samym. Czy jest jakaś różnica między wami i Chrystusem? Nie. Chrystus i wy to jest jedno i to samo. Jesteście z Nim jednym, bo się łączycie z Nim jednym duchem, a duch Boga to jest Chrystus właśnie. Zgadza się? Jeżeli Jego duch i wasz duch jest jedno, ja i Ojciec, tak? Ja i Ojciec. Jedno jesteśmy. Ty i Ojciec jedno jesteśmy. Potrafisz to rozdzielić? Jakoś tą jedną szklankę teraz stąd wybrać kropla po kropli? Nie da się. Jesteś jedno z Nim. La, la, la. Mniami. Jesteś jedno z Ojcem. Jesteś jedno z Chrystusem. Jesteście jedno. Wiesz, gdzie to mieszka? W świątyni. Świątynia to jest łono Ojca. To mieszka w świątyni. I teraz wielu ludzi wierzy, że jest grzesznikami.
Czyli czyni siebie tak naprawdę obcymi dla Boga, tak? Jeżeli ty czujesz się grzesznikiem, to tak naprawdę separujesz się od Boga. Czujesz, że jesteś oddzielony od Niego, no bo grzech przecież cię oddziela od Boga, tak? Czyli jest separacja ciągle. Przychodzisz do Niego, a jak Go zawiedziesz, to znowu odchodzisz. Jak przychodzisz, odchodzisz. Cheers. Nie wiesz, czy jesteś jedno, aż zamieszanie. Jesteś po prostu ciąg. Tak nas uczy ta chora teologia. Oddzielenie, zasługiwanie. Kochaj mnie, proszę cię. Ale to są co? To są złe sposoby myślenia. Bo Bóg nigdy nie był naszym wrogiem. Zgadza się? Bóg jest zawsze po naszej stronie. Tak jest. Brawo. Brawo, bracie. I ty masz wierzyć, że jesteś z Nim jedno. Czyli jesteś z Nim jednym duchem. Was, którzy byliście niegdyś byliśmy, już nigdy więcej macie nie być. Czy kapisz? Niegdyś. Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga, Jego wrogami, zobaczcie, my byliśmy Jego wrogami. On nigdy nie był naszym wrogiem. Nam wmówiono, że Bóg się na nas gniewa za coś. Ale On się nigdy nie gniewał, to my byliśmy Jego wrogami, bo myśleliśmy, że On się gniewa. Więc nie chcieliśmy mieć takiego Boga, który się gniewa. Myśleliśmy, a to jest bez sensu. Ja nie chcę takiego Boga, co się gniewa. Ja nie chcę w ogóle Boga. I byliśmy Jego wrogami przez sposoby myślenia i wasze zwyczaje. Teraz! Ale co się stało? Teraz po... jestem oddzielony, kurczę, kochaj mnie. Przecież wyszedłem z konfesjonału, to teraz możesz mnie kochać. Nie. To są błędne sposoby myślenia. Teraz pojednał. Uczynił co? Jedno. Pojednał z powrotem w doczesnym Jego ciele przez śmierć wystawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Jesteście jak On. On jest czysty. Jak korzeń jest czysty, tak i gałęzie. Jesteście jedno z Ojcem. Jak On jest, tacy wy jesteście gdzie? Na tym świecie. Jesteście święci, nieskalani i nienaganni, bo was pojedno. Uczynił was jedno z Bogiem. Od kiedy jesteś z Nim jedno? Zawsze byłeś. Zawsze byłeś z Nim jedno. Chrystus przyszedł po to, żeby nam o tym przypomnieć. Wywalić z nas stare sposoby myślenia. Czyli przez te błędne koncepcje Boga, wiecie, przez te właśnie błędne koncepcje Boga, o których mówiłem w poprzednim nauczaniu, czuliśmy się grzeszni i oddzieleni. I to było właśnie tak, jak wam pokazuję. Pamiętacie, jak Piotr to był niezły szon. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, nie? Przepraszam, że się tak uczepiłem tego Piotra, ale w każdym z nas jest troszeczkę Piotrka. Pamiętacie, jak Piotrek pojechał pierwszy raz na ryby? Z Jezusem? Wyciągnął te ryby. Co zrobił? Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem taki grzeszny, Ty jesteś taki święty. Widzicie? Miał objawienie świętości. Miał objawienie tego, jak Bóg jest święty, a jaki On jest grzeszny. A co było 3,5 roku później? Po tym, jak 3 razy się zaparł, mało, że się zaparł, wyparł się jeszcze, przysięgał, że go nie zna. I kilka dni po tym siedział na łódce i znowu przychodzi Jezus. Tak naprawdę przychodzi Ojciec, bo mówi: dzieci, a w oryginale dzieciaczki, macie coś do zjedzenia? Znaczy, Piotr był strasznie niekupany, dalej tam siedział. Jan mu musiał powiedzieć: to jest Pan. Co? Jak Pan? Tak? O. I co on zrobił? Od razu wskoczył.
skoczył i popłynął do Ojca. Nic. To jest objawienie jedności. Że nawet jak trzy razy się zaprzesz Chrystusa, wskakujesz i płyniesz do Niego, jesteś z Nim jednym. Amen. Nic się od Niego nie oddziela. Nawet zaparcie się Jezusa. Wiecie, w dzisiejszych czasach ludziom się wydaje, że jak pomyślą, tylko zła myśl przeleci po ich głowie gdzieś tam z tyłu na temat Boga, oni myślą, że zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu i stracili zbawienie. A tutaj koleś trzy razy się go zaparł. Chociaż wcześniej mówił, ja się nigdy nie wydałem, po prostu ja jestem taki kozak, że jak mnie będą ćwiartować, to nawet wystarczyło, że poznali jego po prostu kulawy akcent tam, wiecie, przy tym ognisku i od razu się trzy razy zaparł, przysięgał, nie znam kolesia, jaki, kurde, nie, w ogóle, jaki Jezus. I kilka dni później, przecież większość chrześcijan siedziałaby miesiącami albo latami w oddzieleniu od Boga, a on po prostu wskoczył i stał się nim jedno. Rozumiał już, że jest jedno z Ojcem, jedno z Chrystusem. Nic go nie oddziela. Żadne przewinienie, żaden upadek, żadne potknięcie. Tacy jesteśmy. Jesteśmy czyści, nieskalani przed Jego obliczem. Zawsze. To jest objawienie miłości, to jest objawienie jedności, bycia jedno z Nim. Kiedy jesteś jedno z Nim, zobaczcie, zawsze, od kiedy jesteśmy jedno z Nim, od zawsze byliśmy z Nim. Wiecie, ile jest wersetów, które pokazują w Nim, z Nim. Poczytajcie sobie chociażby Kolosan, ale to się często powtarza. Piotr bardzo często to mówił. My zawsze byliśmy w Nim. Wiecie, że to wy 2000 lat temu to byliście w Nim. A On teraz jest w was. W Nim też. Każdy z was, zamknijcie teraz oczy. Zamknijcie oczy, ja wam coś przeczytam. I wyobraźcie sobie, że wy tam byliście. Wewnątrz Niego. W Nim. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską. Dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. Jezus na krzyżu po słowach wykonało się. Wyzuł się. I ty razem z Nim. Z jakiego ciała? Z ciała grzesznego. Ciało musiało odejść, by stać się duchem. W Nim. Wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w tym chrzcie. On mówił, muszę przyjąć chrzest. Trochę się go boję, ale przyjmę. To jest ten chrzest. Chrzest w śmierć ciała. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni 3 dni później. Wy tam byliście. Wyskoczyliście z tej pieczary. Kamyczek padł i wychodzicie. To wy byliście. Pamiętacie? Przypomnijcie sobie. No. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół z Nim wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystko. On nam odpuścił wszystko. Jeżeli podarował nam Syna, jakże z Nim nie miałby nam darować wszystkiego? On nam podarował wszystko. Czyli tak, wyzuliście się z grzesznej świadomości ciała, czyli wiecie z czego? Z tego się wyzuliśmy. Z tych sposobów myślenia. Z tego się wyzuliśmy. Z tych cielesnych sposobów myślenia. Wyzuliśmy się z cielesnej litery, z prawa, z obrzeski, wiecie, z tego cyk. Jakiegoś tam na zewnątrz. Tylko mamy obrzezane serce wewnątrz. Zobaczcie, to jest wszystko wypełnienie
pewnych zewnętrznych rytuałów, rzeczy nadwewnętrznie. Już zostaliście nie jesteście już obrzezani na zewnątrz ciała, ale wewnątrz ciała, w sercu. Macie w tym sercu rozlewane nowe prawo miłości, już nie polegacie na dwóch tablicach, tylko tam jest rozlewane na tablicach waszych serc nowe prawo miłości. Tam mieszka już cała pełnia. Tam mieszka Chrystus w duchu. Tam wszystko już jest załatwione. I to wszystko stało się w duchu. Najpiękniejszą rzeczą, jaką zrobił Jezus, to wypełnił wszystko jako Chrystus w duchu. Bo On robi te wszystkie rzeczy. To On jest prawem w waszym wnętrzu. To On jest miłością w waszym wnętrzu. To On jest mocą w waszym wnętrzu. To On jest trzeźwym myśleniem w waszym wnętrzu. To On jest umysłem Chrystusowym w waszym wnętrzu. To są wszystko synonimy, o czym ja mówię. Dlatego Jezus powiedział, Paweł mówił, że nie dostaniecie ducha bojaźni, ale mocy, ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. A gdzie indziej w Jana jest napisane, że dał nam umysł Chrystusowy, abyśmy poznali, że On jest prawdziwy, 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 trzy razy prawdziwy. Amen. I my się już nie mamy utożsamiać z własnym ciałem, ani z Jego ciałem, ale mamy zmartwychwstać w duchu, bo zostaliśmy powołani duchem. I Ty i Ojciec jedną jesteście. Pojednał was ze sobą. Jedną. Jesteście jednorodzonym jedynakiem. Jesteście świętym, nieskalanym i nienagannym jedynakiem. Każdy z was jest jedynakiem. Tak jak to Danusia mówiła. On nas nie kocha jako tłumu. On każdego z was kocha indywidualnie. W jaki sposób? Mieszkając w was. Amen. Mieszkając w was. Tak wyraża swoją miłość. I Chrystus jest Jego jedynakiem i Ty jesteś Jego jedynakiem. I Ojciec wskrzesza każdego swojego jedynaka. Wiecie, że On wskrzesza każdego swojego jedynaka? Każdego z was wskrzesił. On wskrzesza swoich jedynaków. Czyli monogenes. Nie ma różnicy między żadnym z nas. My wszyscy jedynakami, czyli monogenes, jednorodzynnymi jesteśmy. Zobaczcie. To są dwie sytuacje, kiedy Jezus wskrzesza monogenes. Tu są użyte słowa w grece monogenes. Pamiętacie tę sytuację, gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego monogenes, syna matki, a ta była wdową. Albo tu przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, upadł Jezusowi do nóg i prosił go, żeby zaszedł do jego domu, miał bowiem córkę, jedynaczkę, liczącą około 12 lat. Ona, jak wiemy, potem umarła i on ją wskrzesił. Wskrzesza każdą jedynaczkę i każdego jedynaka. On nas wskrzesza, czyli powołuje do życia. Tak? Kiedy się to dzieje? 2000 lat temu się to stało. Tam wy byliście, w Nim. Tam wy byliście w Nim, a dzisiaj On jest w was. Ale generalnie jedno jesteście, nie ma różnicy między nami. Dociera to do was? Coś tak kończy cicho. Dobrze, będziemy kontynuować, aż do was, aż dotrze. Czyli tak, na dziele wprawdzie zostaliśmy zabici, ale zostaliśmy powołani duchem, czyli Chrystusem zostaliśmy powołani. Bo nasz duch jest Chrystusem. I tym Chrystusem zostaliśmy powołani do życia. Czyli ostatecznie słowo nie stało się ciałem, ale stało się duchem. I zamieszkało w nas. Czyli jeżeli ty w duchu jesteś Chrystusem, monogenes, jedynakiem, jednorodzonym. Wiecie, to może być teraz szok dla was. Ale czy wiecie, że ten werset jest o każdym z was?
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Ducha swego jednorodzonego w każdą świątynię dał, aby każda świątynia, która w to uwierzy, już nie zginęła, ale żyła wiecznie. Czy wiecie, że to dotyczy was? Słowo było Boga i Bogiem było Słowo? Tak? To Słowo stało się czym? Ciałem. A to ciało stało się czym? Duchem. Czy to jest Syn? Tego Syna dał Bóg na ziemię? Gdzie ten Syn mieszka? Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, swojego Ducha, aby każdy, gdy uwierzy, że On mieszka w Nim, nie zginął, ale żył wiecznie. Czy wy to widzicie? Czyli w Twojej świątyni jest namaszczenie, monogenes, umysł Chrystusowy. I wtedy poznajesz, kim jesteś, że jesteś w tym prawdziwym i że jesteś jednorodzonym Duchem Ojca. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł. W Bibliach tam jest przetłumaczone słowo jako rozum, ale wiecie, tam jest z greki dianonai i to słowo w Grece we wszystkich innych wersetach jest przetłumaczone jako umysł. Umysł Chrystusowy. Chrystus w nas. Po to go dostaliśmy, po to Syn Boży przyszedł na ziemię, by dać nam ten umysł Chrystusowy, byśmy dzięki temu umysłowi poznali prawdziwego Boga, że jesteśmy w tym prawdziwym Bogu, w Jego Synu Chrystusie i zawsze byliśmy, i że On jest prawdziwym Bogiem. Ten umysł nas o tym, co? Poucza nas o tym. Czyli umysł Chrystusowy, czyli trzeźwe myślenie, duch trzeźwego myślenia. Zobaczcie, jak to wszystko się układa w jedną logiczną całość. Ten umysł Chrystusowy, oliwa w lampie. Jak macie chociaż trochę oliwy w głowie, to na pewno zrozumiecie ten werset. I to jest Twój duch, umysł Chrystusowy, namaszczenie, które Cię poucza, abyś poznał kogo? Prawdziwego Boga. Boga nikt nigdy nie widział, ale ten jednorodzony duch Ojca, jednorodzony Bóg. Monogenes tu jest znowu. Jedynakiem jesteś, że ten jednorodzony duch Ty jesteś tym jednorodzonym Bogiem. On mieszka tu. No, w łonie Ojca. Ty jesteś świątynią, Ty jesteś łonem Ojca. Pamiętacie, ktoś oglądał z was vlog o tym, że nie jesteście świątynią? Nie jesteście już świątynią. Jesteście duchem, który mieszka w tej świątyni. A wasz duch jest kim? Chrystusem. Czyli Boga nigdy nie widział, ale ten jednorodzony Chrystus jest w łonie Ojca i was o Nim poucza. Poucza was o kim? Że kim jesteście? Że jesteście z Nim jedno. I ten werset mówi o tym samym. O czym mówi ten werset? Namaszczenie, czyli Chrystus, które otrzymaliście od Niego, i który w was trwa, nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ jego namaszczenie pouczy was wszystkim. On jest prawdziwy, nie jest kłamstwem. To też trwajcie w nim tak, jak was nauczył, jak was pouczył. To namaszczenie. Jednorodzony Bóg, Chrystus, którym jesteście w duchu, was pouczy o wszystkim. Czyli pięć głupich panien to osoby czczące cielesną lampę bez oliwy, bez namaszczenia, czyli bez Chrystusa. Nie czczą Chrystusa,
tylko czczą Jezusa według ciała. Nieważne, czy on był jest, wiecie, tam w kościółkach wystrugany, czy on chodzi po ulicach. My Jezusa według ciała już nie mamy go znać. Mamy go znać według ducha. Czyli tak naprawdę mamy poznać samych siebie, kim naprawdę, kochani, jesteśmy. Czyli pięć głupich panien czci samą lampę. I wiecie, dla nich Chrystus, oliwa, jest czymś na zewnątrz. Jest ciągle czymś na zewnątrz ich. Nie są z nią jedno. Myślą, że muszą na nią zasłużyć. Zapracować. Myślą, że ją muszą kupić. I muszą iść do banksterów. Do zakręconych banksterów. To jest głupia panna, która idzie do judeo-chrześcijan po namaszczenie zaś, kolejne. Zaś mnie namaść. A pięć trzeźwomyślących panien to są te, które rozumieją, że są Chrystusami na ziemi. I są z tą oliwą, z tym namaszczeniem jedno. Czyli rozumieją, że są tą oliwą. I to jest prawda. I to jest dopiero czczenie Ojca w duchu i w prawdzie. Rozumieć, że się jest jedno z duchem Ojca i znać tą prawdę. I to jest czczenie właśnie Jego jako siebie samego, jako Chrystusa. Tam, gdzie On skończył, tam Ty zaczynasz. Tam, gdzie On, wiecie, szedł z tymi uczniami swoimi, zabrano Go, tak Ty tam, dokładnie tak samo, jak On zaczynasz. I Ojciec chce prawdziwych czcicieli. Czy jesteś prawdziwym czcicielem? Czy chcesz być prawdziwym czcicielem? Czy nie boisz się być prawdziwym czcicielem? Bo wielu chrześcijan, wiecie, się boi czcić siebie jako Chrystusa. Bo źle to rozumieją. Rozumieją to jako ograbianie Boga z chwały. Ale On nam przekazał co? On nam przekazał całą chwałę. Wszystko. Całą pełnię boskości. Czy widzicie to teraz? On nam to wszystko dał. Wszystko. Jeżeli Syna nie oszczędził, jakże z Nim miał nam nie darować wszystkiego? Nie wiem, czy dociera do was, kim jesteście. Bo to jest mega. Aż nam deko i wiecie co? Nie bójcie się tego. Nie możemy się tego bać. Będzie wielki opór naszego ego przede wszystkim. O, ego będzie się strasznie buntować. Wiecie dlaczego? Bo to je detronizuje. I wielu religijnych, służących swojemu ego chrześcijan będzie też przeciwko temu. My się nie możemy tego bać. Nie możecie się tego bać. Nie możecie się bać, bo to jest, wiecie, jedyna droga. Dopóki nie odkryjesz, że jesteś Chrystusem, nie będziesz robił tych samych rzeczy, co Chrystus, i większy. Amen! Dopóki się do tego nie przyznasz całym sobą. Przed sobą i przed innymi. Przed całym stworzeniem. Bo całe stworzenie jęczy, łka, kwili i oczekuje. Aż z odwagą to powiesz. Aż staniesz przed lustrem i zaczniesz to mówić. A zaczniesz tak mówić do siebie. Zaczniesz tak myśleć o sobie. Zaczniesz się tak postrzegać. Zaczniesz tym żyć. Jak się obudzisz rano i zaczniesz mówić: dzięki Ci, Ojcze, ja Cię kocham. I potem jako ojciec do siebie: tak, kocham Cię, Sebastianie. Jesteś wspaniałym Synem Bożym.
Kurde, ja już nie wiem, czy ja mówię do siebie, czy ty do mnie. Po prostu, jak już... Nie wiesz, kto gada do siebie. On do ciebie, czy ty do niego. No bo nie musisz wiedzieć. Masz się poznać. Przyjdzie do mnie wszyscy spragnieni. A popłyną was wody rzeki żywej. To jest właśnie to, co zrobił. Tu jest pusto. Tu jest pusto. A tu jest pełnia boskości. I ta pełnia boskości mieszka wewnątrz każdego z was. Ty i Ojciec jedno jesteście. Powtórz. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jesteście. Naprawdę. Twój duch połączył się z Nim. Ty też. Jesteście z Nim połączeni już na zawsze. Nigdy was nie zostawi i nigdy was nie opuści. Będzie z wami do skończenia świata. Jesteście z Nim jedno do skończenia świata. Jaki On jest, tacy wy jesteście na tym świecie. I jesteście do końca tego świata. Jesteście z Nim jedno. Nie ma różnicy między Nim i wami. O, twój duch jest Chrystusem. Jesteś jednością z Nim. I to jest to, o czym mówi tu Jezus. Kto wierzy w Niego? W kogo? W jednorodzonego, którym jest. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie wierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ci wszyscy ludzie, którzy nie wierzą, że są jedno z Chrystusem, tak? Ciągle się potępiają. Oni są jedno po wyjściu z konfesjonału, co najwyżej. I to no, nie do końca, nie? Ale kto wierzy, że jest z Nim jedno i że jest z Nim na ziemi? Czemu nie podlega? Potępieniu. I to jest dokładnie to samo, co Paweł pisze w Rzymian. Nie ma już żadnego, nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Czyli są jedno z Chrystusem. Którzy nie postępują według ciała, ale według Chrystusa. Gdyż prawo Chrystusa, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci, przyczyny i skutku, upadek i kara za ten upadek. Jesteś wolny od tego. Dlaczego? Bo nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są jedno z Chrystusem i wierzą, że są jedno z Chrystusem, którzy postępują według Chrystusa. Bo wiedzą, że są Chrystusem na ziemi. Bo jaki On jest? Taki każdy z was jest tutaj na ziemi. I nie ma już wtedy żadnego potępienia dla was. Kto wierzy, że Jego Duch jest Chrystusem, nie podlega potępieniu. I to żadnemu. Czyli tak, prawo Ducha, który jest wewnątrz ciebie, zniosło zakon przykazań i przepisów, który jest na zewnątrz ciebie, tak? Zobaczcie. Zobaczcie. Jest Chrystus. Jesteś ty, tak? I zanim przyszedł Jezus, coś nas oddzielało od Boga. Co to było? Prawo grzechu i śmierci. Prawo, czyli pięcioksiąg, czyli pismo, było przeciwko nam, zwracało się przeciwko nam, tak? I oddzielało nas od kogo? Od Boga. Oddzielało nas. Wszystko, pismo poddało wszystko w niewolę grzechu. Co zrobił Chrystus? Uwolnił nas przez swojego prawo, przez prawo Ducha od tego prawa właśnie
Od tego nas uwolni. Czyli tak, zanim przyszedł Jezus, coś nas oddzieliło od Boga, był to zakon, było to prawo, pięcioksiąg, pismo. Ale Bóg go zniósł. Tylko dla tych, którzy wierzą. Bo dla tych wszystkich, którzy nie wierzą, że to jest zniesione, to dalej są oddzieleni od Boga. Oddzielają się sami. Przez co? Przez sposoby myślenia. Skąd są te sposoby myślenia? Z tej książki, z koncepcji Boga, który ciągle jesteśmy oddzieleni od Niego. Ale Bóg to zniósł. Ciebie i Chrystusa uczynił jedną osobą. On przyszedł i to zniósł. Zobaczcie na to. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, którego świat nie zna, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele. Przez krzyż. Amen. Zniweczywszy na nim nieprzyjaźń, czyli co? Sposoby myślenia, przez które byliśmy wrogami, czyli nieprzyjaciółmi. On to tutaj odłożył. I przyszedłszy zwiastował pokój, którego świat nie zna. Pokój z Ojcem, czyli pojednanie z Ojcem. Którzyście daleko i którzyście blisko. Pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy w jednym. Tu. Tutaj. Tutaj jestem. Tu mamy dostęp. Do miejsca najświętszego. Za zasłonkę, która jest rozdarta. Pamiętacie? Tam wchodzimy, przybijacie piątkę z tatą, siedzicie tam, ile wlezie. Pokaż mi to, co mnie kochasz. Pokaż mi, jak bardzo jestem jedno z tobą. Niech zwariuje po prostu. Pokaż mi to. Wieczerzajmy, wieczerzajmy. Wieczerzajmy. Ciało i krew. Pokaż mi, kim jestem. Pokaż mi, co ja tu w ogóle robię, hopie. Weź mi pokaż, uwierz mi, co ja mam tutaj zrobić. Jako ty. Bo jesteśmy tu jako on. I pokój, którego świat nie zna, masz teraz z Ojcem. Pokój z Ojcem. Jedność. Jeden umarł, by stać się tobą. By stać się każdym z was. Już to dzisiaj czytaliśmy, ale jeszcze raz sobie przypomnimy. Nie! Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas. Pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden D'Artagnan umarł i nagle jest 7 miliardów D'Artagnanów. I w każdym mieszka Chrystus. Tak sobie to jestem nimi wszystkimi. Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie. Nie, nie, nie. Nie, nie, już nie macie żyć dla błędnych sposobów myślenia, dla swojego ego. Nie, nie, nie. Aby nie żyli już dla siebie, lecz dlatego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. Nie znamy już tej środkowej szklanki. Znamy ostatnią pełną szklankę, którą jesteśmy. My mamy się poznawać. Poznaj tego prawdziwego Boga na ziemi. Bo to jesteś ty. Jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej Go nie znamy w ten sposób. Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jesteście nowi, jesteście Nim, jesteście tu i teraz, jesteście ja jestem. Jaki On jest, tacy wy jesteście na tym świecie. Jesteście nowe, jesteście jedno, jesteście pojednani. Pojednać to znaczy uczynić jednym. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał. 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 Was pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. On nas ze sobą pojednał. To znaczy, że my jesteśmy wszyscy z Nim jedno. Czyli nie ma różnicy między nami a wami. Wszyscy jesteśmy jedynakiem. Każdy z nas jest jedynakiem. A jednocześnie każdy jest z nas inny, bo On uwielbia się wyrażać w każdym z nas. I chce, byśmy byli tym, do czego nas powołał. Wiecie, On chce, żebyśmy byli tymi ludźmi, którymi zawsze chcieliśmy być, a wszyscy dookoła dzieciństwa mówili nam, żebyśmy tacy nie byli. Przypomnijcie sobie, jacy chcieliście być, bo to właśnie Bóg chciał przez was się wyrażać w ten sposób. I On was pojednał, uczynił was jednakami. Każdy z was jest z Nim jedną. I teraz ma służbę pojednania, czyli głoszenia czego? Pokoju z Ojcem. Jednania innych ludzi z Ojcem. Bo wszyscy już są pojednani, a my teraz mamy tylko im to mówić. Ty wiesz, że ty jesteś pojednany? Co? No, pojednany jesteś. I zlecił nam posługę jednania, albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Nam zaś przekazuje słowo jednania. My mamy im mówić, już jesteście pojednani. Wy wszyscy już jesteście jedno z Bogiem. Nic nie możecie do tego dołożyć, żeby być bardziej z Nim jedno. Nie da się być bardziej z Nim jedno. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo, jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, jednajcie się z Bogiem. Jednajcie się z Bogiem. Bądźcie z Nim jedno. Czyli co? Mamy znać Jezusa według ciała? Nie, nie mamy już go znać w ten sposób. Mamy znać Jezusa na zewnątrz? Nie. Mamy się cieszyć z Chrystusa wewnątrz nas i go poznawać. Mamy poznawać Chrystusa, jakim jesteśmy. Cudze chwalicie. Swego nie znacie. Nie znacie się. Nie poznaliście się. Nie poznaliście się na sobie. Mamy poznać Chrystusa, jakim jesteśmy. Czy Jezus mówił, mój ojciec potrzebuje czcicieli, które będą czcić Jezusa według ciała? Nie. Mój ojciec chce czcicieli, którzy będą czcić Ojca w duchu, czyli w Chrystusie i w prawdzie. Czcicie Ojca w Chrystusie i w prawdzie o sobie. Czyli my mamy czcić Ducha Chrystusa wewnątrz nas. I to jest ponowne przyjście. To jest ponowne przyjście Chrystusa na ziemię. Ludzie siedząc na tych walizkach tak naprawdę czekają ciągle, aż Jezus przyjdzie w ciele, w którym Go mamy nie znać. I co, jeszcze raz będzie to wszystko robił? Czy w telewizji jakiś se zrobi program w piątki wieczorem i będzie tam zapraszał wybitnych celebrytów i przeprowadzał ich przez modlitwę grzesznika? Jak sobie to wyobrażacie?
Kurczę, On już przyszedł naprawdę i jest w nas. Wiecie, jeżeli chcecie zobaczyć dzisiaj Chrystusa, to tu są lustra. Wystarczy wstać i popatrzeć, kim jesteście. Jezus musiał odejść. Wiecie, Jezus musiał odejść z tego świata. Pożyteczne było dla was, jest dla was moje odejście. On z nimi był, a oni ciągle go chcieli zrobić królem. Według ciała. Chcieli mu narzucić purpurkę, posadzić na tym, wiecie, tronie. Służ nam tu. Oni sobie tak wyobrażali. Jego matka tak sobie to wyobrażała z braćmi, dlatego chodzili za nim i mówiły: zwariowałeś do chałupy w tej chwili. Se wyobrażasz, wiesz, wiesz, z iloma ja aniołami o tobie gadałam. To nie tak w ogóle ma wyglądać. A on mówi: ma matko. Ja to przyszedłem wszystko w duchu wypełnić. Tak jak wy teraz, jestem tutaj, przyszedłem do was. Jest 33 rok naszej ery, mówi Chrystus. I wy to zupełnie cieleśnie rozumiecie, to moje przyjście, ludzie. A ja tutaj wszystko przyszedłem wypełnić w duchu. Wiesz co, mamo? Za 2000 lat też będą myśleć, że znowu cieleśnie to będą wszystko czekać na mnie, a ja to wszystko w duchu załatwiam. Kochani, ja to załatwiam wszystko w duchu. Przestańcie myśleć cieleśnie. Nie czcijcie cielesnych cielców. Czcijcie w duchu to, co już do was przyszło. I on jak zobaczył, że oni chcą zrobić z niego króla, no to uciekł. Musiał odejść. Pożyteczne, bo pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo musi przyjść duch, zamieszkać w każdym z was i wy wtedy będziecie robić te same rzeczy, co je większe. Ale nie wtedy, kiedy będziecie siedzieć na walizce i czekać, aż zaś przyjdę w ciele. Chciałem wam pokazać, że wy widzicie król królów, sam król królów. Sam król królów, słowo. Stał się jednym z nas, żeby nam pokazać, że my jesteśmy królami na ziemi. Każdy z was jest królem. Króluje. I jaki On jest, tacy wy jesteście na tym świecie. Każdy z was może robić te same rzeczy, dlatego pożyteczne było Jego odejście. Bo macie Ducha i jesteście Ducha. Bo macie Chrystusa i jesteście Chrystusem. Wiecie, co się z ciała narodziło? Ciałem jest, tak? A co się z Chrystusa narodziło, Chrystusem jest. I to jest właśnie zrozumienie tego, jest właśnie oddawaniem czci w duchu i w prawdzie. Gdzie gdyby Jezus nie odszedł, to on by dalej chodził do dzisiaj, pewnie z długą brodą, i uzdrawiał tych wszystkich ludzi. Chodziłby od wioski do wioski, uzdrawiał ich wszystkich. Po prostu latał tu, 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 a teraz przy tu, a teraz jeszcze tam, a tu jeszcze dzwonili, a tu idę. Po prostu wiecie, jak ta kulka we fliperze by latała. No stop. Bóg tak umiłował ten fliper, że dał 7 miliardów kulek. I my nie możemy zlecieć w kulki. Musimy zrozumieć, że jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Nie możemy siedzieć na walizce i czekać na to poświęcenie. Kurde, 2016. W tym roku na pewno przyjdzie. Tak, na pewno przyjdzie.
nie przyjdzie, no, ale w 2017 na pewno przyjdzie. Panie przyjdzie, to nie mogę wytrzymać. Masz już wszystko. Na kogo czekasz? Na kogo czekać? On wszystko zrobił 2000 lat temu. Wiecie, oni łazili za nim tam, a on ich ciągle uzdrawiał. Ile jeszcze z wami będę? W ogóle nie rozumiecie, że ja tu przyszedłem, ja tu nie przyszedłem dla siebie, ja tu wam przyszedłem pokazać, jacy wy jesteście wspaniali, cudowni, że możecie robić te same rzeczy. Aha. Rozmnożysz te ryby, bo mi burczy w brzuchu. Kurde! Jakie ryby? No i trochę chleba. To nie rozumiem. Ile jeszcze z wami będę? Ale rybę bym zjadł. Jaką rybę? Dałem ci wędkę! Dałem ci wędkę. Jaką wędkę? Co ty gadasz w ogóle? No wędkę ci dałem. Masz jeść ciało i krew, żeby odziedziczyć Królestwo Boże. Masz ze mną wieczerzać. Masz rozumieć, kim jesteś. I wtedy robisz te same rzeczy, co ja i większe. Po to tu przyszedłem. Żeby każdy z was robił to samo, co ja. Bo się nie rozmnożę się. Dopiero po krzyżu. Zrobił cudowne rozmnożenie chleba. Każdy z was jest bochnem chleba. I jesteście dokładnie takim samym chlebkiem jak on. Każdy z was. Już tu, kiedy chcecie to zrozumieć. Co się narodziło z Chrystusa? Chrystusem jest, tak? Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, poślę go do was. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, co każdy usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać. I znowu chwila, 50 dni i przyjdę ponownie. I przyjdę ponownie. Wiecie, on po krzyżu się tu pojawiał, pamiętacie? Pojawiał się, był z nimi. Wyobraźcie sobie, że jesteście takim apostołem, na przykład tym Piotrem. I chodzicie z nim. Nagle już jest po wszystkim, on zmartwychwstał i pojawia się i znika. Pojawia się i znika, to tu jest, to tam. I oni za każdym razem go nie poznawali. Dlaczego? Bo on nie chciał, żeby go poznawali w ciele, ale chce, żebyśmy go rozpoznali w duchu tu. I po tych 40 dniach, jak tak z nimi chodził, tak? Pamiętacie tą sytuację? Aniołowie, on poszedł do góry, oni stoją i co aniołowie mówią? Czy się tak dziwicie? Jak on został porwany na ten obłoczek, tak przyjdzie w obłoczku. I 10 dni później przyszedł obłok i znowu go nie poznali. Znowu go nie poznali. Pożyteczne było to, co zrobił, bo zamieszkał w każdym z nas i każdy z was jest Chrystusem już teraz. Pytanie, czy chcecie to ogłaszać, czy chcecie tym być, czy chcecie w to uwierzyć, czy pozwoli wam na to wasza, czy odrzucicie wszelką fałszywą pokorę i to przyjmiecie i powiecie na to amen. Bo on już przyszedł. Chrystus już przyszedł i każdy z was to on we własnej osobie. Jeśli chcecie go dzisiaj zobaczyć, to proponuję popatrzeć w głęboko, spojrzeć mu w oczy i się z nim przywitać i zacząć go poznawać. I wiecie, czy cielesny Jezus kiedykolwiek przyjdzie? Tak. Tak, on kiedyś przyjdzie. Wiecie kiedy? Gdy ostatni cielesny człowiek zrozumie,
że jest Chrystusem. Wtedy przyjdzie Jezus, który też jest Chrystusem. On nie chce tu przyjść, żeby znowu nam usługiwać, rozmnażać te klepki, coś. On czeka, aż my się w końcu ogarniemy i... Kurczę! Dzisiaj rozmnożyłem kilka ciężarówek chlebka. Siedem tankowców ropy zamieniłem w wino. Złowiłem trzy barki rybek ze starterami w pyszczkach. Możesz przyjść, poszykujemy dla ciebie imprezę. Żebyś z nami usiadł, będziemy ci usługiwać za tą cierpliwość, którą masz do nas przez te 2000 lat, że jeszcze nie skumaliśmy to, co przyjdzie. Będziemy się bawić. Dobra? Musimy się ogarnąć, ludzie. Kim jesteśmy na tym świecie? Jeżeli nie zrozumiemy, to nie będziemy robić tych samych rzeczy, co ty. I większych. Amen.